Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy sobie testować w grach kierownicę T300RS, czyli wersja z dwoma pedałami. Najtańsza wersja, która obecnie kosztuje 1000 zł, 999 zł. Można ją znaleźć w internecie na promocjach. Także moi drodzy, jest to super opcja, wydaje się. Ale czy na pewno? Teraz sprawdźmy, jak ta kierownica działa w grach. Ważna rzecz, jeśli podłączycie kierownicę do peceta, musicie ją przełączyć w tryb PS3, a nie PS4. To jest bardzo ważne. Potem oczywiście instalujecie sobie sterowniki, no i kierownica jest już gotowa. Jeśli nie widzieliście jeszcze konfiguracji tej kierownicy, jak to wszystko tutaj przypiąłem, co zrobiłem, to zobaczcie sobie poprzedni odcinek, gdzie robiłem unboxing tej kierownicy i pokazuję Wam krok po kroku, wszystko po kolei, co i jak. I na pierwszy rzut oka bardzo podobała mi się ta obręcz tej kierownicy. Natomiast jak troszeczkę sobie pojeździłem, to zauważyłem tutaj bardzo niefajną rzecz z tyłu. Są takie otworki na śrubki i tutaj niektóre te elementy potrafią nas po prostu skaleczyć. One jakby nie są dobrze wyszlifowane i jak się bardzo szybko obraca kierownica, to potrafią może nie skaleczyć, ale tak podrapać ci rękę i to jest bardzo nieprzyjemne. Naprawdę, coś takiego jest. Także cała generalnie ta kierownica wykonana jest bardzo słabo. Ten plastik jest taki niefajny w dotyku, to spasowanie nie jest idealne tutaj gdzieś na krawędziach. Kierownica sama w sobie po dłuższej takiej jeździe jest dość przeciętna. I właściwie na samym starcie powiedziałem Wam takie najgorsze minusy tej kierownicy. I myślę, że na tym te minusy takie największe tej kierownicy się kończą. Tego całego zestawu, które tutaj mam. Chodźmy sobie teraz do driftu i już Wam wszystko opowiem co i jak. Więc tak, jesteśmy sobie w Drift 21. Tutaj mam ustawioną skrzynię automatyczną, ale też mam sekwencję. Mógłbym sobie zmieniać biegi na łopatkę, bo mamy tutaj łopatki. I tak, wchodzimy sobie w ustawienia. Tutaj, jeśli chodzi o force feedback, tak, tu musimy wyłączyć odwrócenie, bo my mamy Thrustmastera i trzeba tę siłę tłumienia odwrócić, znaczy zrobić normalnie. I force feedback, główna siła i siła tłumienia mamy na 5%. Także tutaj nic nie zmieniamy. Jeśli chodzi o ustawienie kierownicy w sterownikach, to już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mam 900 stopni obrotu, no i ta kierownica pozwala nam też zwiększyć kąt obrotu do 1080. I to się może przydać w jednej grze, ale o tym Wam powiem za moment. I jeśli chodzi o siły, to tutaj wszystkie mam ustawione na maksa. Także widzicie, że ustawienia nie są jakieś nie wiadomo jakie, nic tam dokładnie nie ustawiamy. Po prostu takie ustawienie, jakie jest teraz, jest w porządku. Jesteśmy sobie w Mazdzie RX-7. I robimy pierwszy ślizg. Jak widzicie, dopiero co odpaliłem grę i nawet na kamerze zewnętrznej jestem w stanie driftować. Dlatego, że na tej kierownicy po prostu gra się samo. Naprawdę. Tutaj nie trzeba się jakoś specjalnie skupiać nad tym, kiedy musimy dokręcić kierownicę, kiedy co zrobić, bo bardzo szybko ona odbija i reaguje na to, co się dzieje w grze. Także nawet na tej kamerze takiej dziwnej mogłem sobie zrobić jakieś tam podstawowe pierwsze ślizgi. I tak, już sobie troszeczkę polatałem na tej kierownicy w Drift 21, w Forzie Horizon 4. Jeszcze nie jeździłem w F1 2021, więc tam sobie razem polatamy. Jestem teraz w Mazdzie RX-7 i ten samochód jest już bardzo mocno stunigowany, więc on też praktycznie sam lata. Na driftach moim zdaniem najlepiej jest testować sobie kierownicę i to, jak ona odbija, jak się zachowuje i tak dalej. Tutaj mam mój hamulec ręczny, jak naciskam sobie w ten sposób, to włącza mi się hamulec ręczny
i mogę sobie dohamowywać. To jest generalnie moja hydrołapa. No. Tak sobie zrobiłem na telefonie i to mi czasami pomaga dokręcić trochę samochód przed zakrętem. Na przykład teraz. Ops. I mam dokręcony. No i teraz jak się driftuje? No bo mamy tutaj tylko dwa pedały. Mamy pedał gazu i pedał hamulca nożnego. Więc nie możemy sobie używać sprzęgła niestety. I w drifcie sprzęgło jest dość ważne. Nie jest jakoś super ważne, ale jest bardzo ważne, jeśli mamy problemy na przykład z wyprowadzaniem samochodu z ślizgu, na przykład z wyjściem z zakrętu. Czasami dobrze jest użyć sprzęgła, żeby samochód się wyprostował po wyjściu z zakrętu. I to sprzęgło się przydaje głównie do tego, jeśli chodzi o drifting, ale też do innych rzeczy. No, ja najczęściej używam właśnie do tego sprzęgła, nie? Jeśli mam problemy z wyjściem z zakrętu, to wtedy sprzęgło. I tutaj faktycznie w tym zestawie mi sprzęgła brakuje. Tak jak mówiłem, ten zestaw kosztuje obecnie 1000 zł, także możecie go dość tanio nabyć. I niestety ten zestaw nie ma sprzęgła, ale możecie poszukać gdzieś w sieci jakichś używanych pedałów do Thrustmastera, które nie będą kosztować dużo, będą kosztować gdzieś koło stówki, coś takiego, i podłączyć sobie do tej kierownicy. Tutaj macie ekosystem Thrustmastera, więc jak kupicie sobie jakiekolwiek pedałki od Thrustmastera, to po prostu będą tutaj pasować, no nie? Ta kierownica w porównaniu do G29, jeśli chodzi o wykonanie, to jest kilka poziomów niżej, zdecydowanie. Tutaj wykonanie tych plastików zewnętrznych to jest katastrofa. Ale jeśli chodzi o force feedback, o to jak kierownica reaguje i jakie daje nam doznania z gry zaraz po podłączeniu do komputera, to jest fantastyczne. I powiem wam, reakcja, odbijanie, tutaj wszystko działa fantastycznie w tej kierownicy. I powiem wam, że nie ma nawet dużych różnic, jeśli chodzi o mojego Fanateka. Dobrze, zrobiliśmy sobie rozgrzewkę na kierownicy. Muszę wam powiedzieć, że to koło jak dla mnie do driftu, ta obręcz jak dla mnie do driftu jest trochę za mała. Przydałoby się, żeby miała większą średnicę, żeby można było lepiej trochę złapać. Tutaj te ręce masz tak ściśnięte, że czasami mi brakuje miejsca, żeby dobrze tą kierownicę jakby chwycić. I to jest moim zdaniem minus tej kiery. Także jak kupicie sobie cały ten zestaw za tysiaka, to warto pomyśleć o jakiejś dodatkowej kierownicy, żeby ją zmienić. Ale i tak, nawet jeśli wydacie na cały zestaw, powiedzmy, te 1500 zł, jeśli już kupicie sobie inne pedałki, jeśli już kupicie sobie inną obręcz i tak dalej, to i tak będzie to 1000-krotnie lepszy wydatek, jeśli chodzi o takie odczucia z jazdy, niż w przypadku G29. Naprawdę. Jest kolosalna różnica. Przede wszystkim ta kierownica ma też więcej efektów force feedbacku. Bo na G29 nie czułem wielu rzeczy po prostu. Tutaj force feedback jest przede wszystkim mocniejszy. Ta kierownica obraca szybciej nieco. I naprawdę robi to, co powinna robić. Ja nie muszę się tutaj za bardzo skupiać na jeździe. Przynajmniej w Drift 21, gdzie się driftuje dość przyjemnie i intuicyjnie, no nie? To naprawdę nie muszę się skupiać tutaj na tym, co się dzieje z moim samochodem. Kierownica mi o tym doskonale mówi, informuje mnie, jak powinienem nią manipulować, żeby odpowiednio w ten drift wejść, no nie? Także robi dokładnie to, co ja chcę. No dobrze, no to chodźmy sobie na konkurs, zobaczymy, jak mi to pójdzie w praktyce. Jak mówiłem, nie mam tutaj sprzęgła i to jest trochę utrudnienie. Pomagam sobie hamulcem ręcznym tutaj w grze. Jak zaciągniemy hamulec ręczny, to możemy sobie włączyć automatyczne sprzęgło. Mam automatyczną skrzynię biegów także. I pyk, poleciliśmy ładniutko. Niestety srebrne trofeum, czegoś tu jeszcze zabrakło. Spróbujmy jeszcze raz. Nie wiem, jak zaliczyłem tę strefę, ale okej. Może będzie 2000? Ach, zabrakło trochę. O, i teraz trochę więcej hamulca nożnego tu używałem. Nie wiem, czy tą strefę zaliczyłem, chyba nie.
Okej, tutaj mieliśmy trochę dłuższy przejazd. Nie zaliczyłem tej... Ej, nie zali... To się jakoś dziwnie te punkty zaliczają. Nie zaliczyłem tej ostatniej strefy 6000 punktów. No nie? Tak, kurde, o co tu chodzi? O! I teraz to weszło. Teraz to poszło. Nie wiem, czy zdobędę tyle punktów, co trzeba. Jest! 3000! Także tak, da się tutaj robić, tylko trzeba się na pewno do tego przyzwyczaić. Ja jestem przyzwyczajony do pracowania na sprzęgle, ja jestem przyzwyczajony do hydrołapy. Natomiast jeśli by ktoś na samym hamulcu nożnym i gazie próbował driftować i się uczył tak przez dłuższy czas, no to na pewno by ogarnął i na pewno lepiej by jeździł dużo ode mnie. Tylko trzeba by było no, więcej czasu na to poświęcić, no nie? Dobrze, no to pobawiliśmy się tutaj. Chodźmy sobie teraz do F1 2021. Zobaczymy, jak tam poradzi sobie ta kierownica. Okej, okay, wszedłem w pierwszy zakręt. I uwaga tutaj na tej prostej, pamiętacie? Na Logitech G29. O, rzuciło trochę. O! A czy wy coś słyszeliście teraz? Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni odcinek z testowania kierownic, w tym wypadku Logitech G29. I tutaj zawsze gdzieś na środku były takie drobne... No, tutaj jest dziwne odczucie z tego. Jak jechaliśmy w tym miejscu, na tym samym torze, tym samym samochodem, na podobnych ustawieniach force feedbacku, to tamta kierownica jak pralka, jakbyś rzucił cegłę do pralki. Taka głośna była w momencie, kiedy najechaliśmy na tarki, w momencie, kiedy jakiś wybój był w drodze czy coś, no nie? Wszystko to było słyszalne, ale nieodczuwalne. I teraz tak, na T300 RS mamy dużo lepsze odczucia z tego, co się dzieje w grze. Ja wam tylko szybko pokażę, jakie tutaj mam ustawienia. Specjalnie dałem sobie takie przesadzone, żeby jak najwięcej czuć tutaj z tej kierownicy, żebym mógł wam cokolwiek powiedzieć na jej temat. Ok, i wchodzimy sobie w ustawienia. No i zobaczcie, force feedback i patrzcie na to. Tutaj mam force feedback na maksa w ogóle. On track effect, nawet możemy sobie tutaj zwiększyć. Dawaj wszystko na maksa. To będą naprawdę takie ustawienia, po których będą boleć mi ręce, bo już czuję moje ręce. Ok. Dajmy sobie to wszystko na maksa, pyk, zapisujemy i zobaczmy, co się teraz będzie działo. Czy jak najadę na jakieś wertepy, to kierownica wystrzeli mi w kosmos? Nie wiem. O tak, o tak, o tak, o tak. Do tej kierownicy musicie mieć naprawdę stabilne biurko, bo może wam się poprzesuwać od tej jazdy. Naprawdę dość mocna jest ta kierownica. Bardzo dużo efektów mamy z tej gry na kierce, bo tak, jedna sprawa to jest mieć dobrą grę, która przekazuje dużo efektów na kierownicę, a druga sprawa to jest mieć dobrą kierownicę, która będzie mogła te efekty przenieść na twoje ręce, no nie? Czyli na koło kierownicy. Także to wszystko musi być ze sobą skojarzone i dzięki temu będziemy mogli mieć naprawdę fajne doznania z jazdy. Bo możesz mieć na przykład fantastyczny... Czekajcie, czekajcie ten moment. Aha! Czy wy słyszycie jakiś efekt pralki tutaj? No nie! Cichutko! Kierownicę mi rzucało na wszystkie strony, na tamtych, powiedzmy, wertepach. Ale nic nie było słychać. Cichutko! Cichutko! Tutaj teraz na chwilę zablokowało mi koła, od razu czułem to na kierownicy. Ten moment, kiedy zablokowało mi koła. Ja nie pamiętam, żebym czuł coś takiego na Logitechu. Na Logitechu tego nie było czuć. Dużo rzeczy tutaj nie było czuć. Na Logitechu, jak jestem w wyścigówce, to czułem na środku taki jakiś dziwny luz, wiecie? Tak gdzieś w tym zakresie ruchu miałem dziwny luz. Teraz mam ustawione 360 stopni obrotu, tak żeby dobrze się jeździło w F1, no nie? I tutaj tego nie ma, tutaj... Ale super jest ten moment, kiedy blokujemy koła i kierownica robi się luźna. Od razu, i to jest fantastyczne uczucie.
Słuchajcie, kierownica za 999 zł. I macie już takie efekty. Ja myślę, że nawet na niej, może nie przesadzam teraz, ale mi się wydaje, że na niej moglibyście się spokojnie do jakichś zawodów e-sportowych przygotować, bo tutaj już dużo, dużo czuć, dużo, dużo możemy się o tym samochodzie dowiedzieć w trakcie jazdy, tak? Nawet jakbyśmy sobie ten force feedback zmniejszyli jakoś mocno, żeby nie czuć aż tyle, bo to nie jest potrzebne podczas jazdy, żeby, wiesz, każdy kamyczek czuć i żeby nam ręce urywało i męczyło, no bo tutaj w F1 2021 czy 2020, czy generalnie w F1 grach, no musimy przejechać sporo okrążeń. O kurde, ale rzuciło teraz. Musimy przejechać naprawdę sporo okrążeń, no nie? I takie mocne, przesadzone ustawienie force feedbacku, no nie są wskazane, tak? Bylebyśmy czuli ten samochód i to jest najważniejsze. I tutaj to czucie jest fajnie przekazywane na nasze ręce. Naprawdę. Ten moment, kiedy czujemy obciążenie na kierownicy, kiedy czujemy obciążenie, kiedy powinno być obciążenie na kole, od razu to czujemy na kierownicy. Moment, kiedy samochód zwiększa swój docisk, kierownica zaczyna chodzić ciężej. Tych wszystkich efektów nie było na G29. Ona była luźna, ona była w całym tym, w całej tej jeździe, w każdym miejscu na okrążeniu. Miała taki sam opór, tak? Efektu, kiedy samochód traci trakcję na przednie koła, nie było w ogóle w G29. Wyobrażacie sobie coś takiego? A tutaj to wszystko jest. I to jest pierwsza liga, jak dla mnie. Ja nie chcę tutaj porównywać oczywiście tej kierownicy do tam mojego Fanateka i mówić, że ta kierownica jest jakaś gorsza, czy nie lepsza, czy lepsza, czy jaka. Ja wam tylko mogę powiedzieć, że ona na pewno w 100% wyprzedza Logitech G29 o lata świetlne. A obecnie cena tej kierownicy jest taka sama. Także nie widzę powodu, żeby kupić Logitecha zamiast tego. No bo jasne, Logitech jest trochę lepiej wykonany. Te plastiki są ładniejsze, takie przyjemniejsze. Kierownica w dotyku jest lepsza, no nie? Ale co z tego? No kierownica służy nam do tego, aby jak najlepiej odwzorować to, co się dzieje w grze. I Logitech tego najlepiej nie robi, niestety. Logitech robi to bardzo słabo. Tak wyszło troszeczkę, miałem skupić się na teście T300 RS, a tak wyszło troszeczkę, jakbym chciał porównać dwie kierownice do siebie, no nie? No ja specjalnie wybrałem dwie takie same kierownice do testów, znaczy w tej samej półce cenowej, żeby wam o nich trochę opowiedzieć i może je trochę porównać, bo wiele osób też mnie pyta, czy kupić tę kierownicę, czy taką. I tutaj, tak jak mówiłem wam już w poprzednim odcinku, wykonanie i w tym odcinku zresztą też wykonanie tej kierownicy, takie zewnętrzne, jest przeciętne, tak? Nie jest aż takie to przyjemne używać tej kierownicy. Ale wolę, żeby to używanie, może wolę, żeby ona była trochę gorzej wykonana z zewnątrz, a świetnie wykonana w środku, bo technologia, która się za tym kryje, jest naprawdę lata. Patrzcie, co się dzieje w ogóle, widzicie? Gdybym nie trzymał kierownicy, to co się dzieje, no nie? Jest naprawdę duża siła na tej kielce i to musicie brać pod uwagę, to jest fantastyczne. Dobra, zniszczyłem bolid, to chodźmy sobie jeszcze do Forzy Horizon 4. Force feedback mam ustawiony tutaj na maksa. W ogóle zobaczmy, bo jakie ustawienia mi się tutaj zrobiły do tej Fordzy. I proszę bardzo, mamy tutaj Trustmaster T300 RS, już dedykowane ustawienie. Możemy sobie włączyć wibracje, były wyłączone, włączmy sobie, zobaczmy. Wheel damper, tak, i tutaj siły mamy na maksa, ustawienie kierownicy też jest na maksa. I tutaj jest na 50% ustawione, spoko. Dobra. To włączamy sobie wibracje, no i lecimy. Zobaczmy, co my tutaj polatamy w Forzie Horizon 4. Nie mam hamulca ręcznego, nie, znaczy mam, ale nie wiem, nie trafię chyba nawet w niego, wiecie, podczas driftowania. Nie mam też sprzęgła, co troszeczkę w driftowaniu w Forzie może przeszkadzać, ale doświadczony drifter sobie bez tego poradzi. Skrzynię mam na razie sekwencyjną, ale później może zmienię na automatyczną, bo tutaj ciężko będzie trafić w te łopatki, jak będę miał w różnych położeniach te kierownice. I znowu wracamy do driftu. No, Forza, jeśli chodzi o drifting, jest dość specyficzna. Tutaj
nie mamy większości efektów, które są na przykład w Assetto Corsie czy w Drift 21. Nie mamy większości efektów, które pozwalają nam, które nam generalnie ułatwiają driftowanie. Sprawiają, że driftowanie jest bardziej intuicyjne. O, może tak. Czy to nam naprawdę będzie bardzo przeszkadzać w driftowaniu? Zobaczcie, jak pięknie zrobiłem dwa pierwsze ślizgi. Ustawienia kierownicy mam totalnie jakieś przypadkowe. Samochód jest tak ustawiony, żeby hamulec nożny mógł nam trochę zastąpić hydrołapę w niektórych sytuacjach. O ty kurde, ale mi teraz wybiło te kierownice. Okej, spróbujmy trzasnąć te rondo. Oj, nie dwójka. Chciałem czwórkę. Dobra, dawaj. O, teraz nie wstanie. Chciałbym, żeby tutaj była ta skrzynia hybrydowa, że możemy sobie łopatką wrzucić większy bieg, ale też, że możemy sobie liczyć na skrzynię automatyczną w niektórych sytuacjach. Tutaj tego nie ma, nie? W Drift 21 bardzo fajnie działa automat. Tutaj niestety jest dziwnie, tak jakby ta gra nie miała takiego trybu driftu, no nie? Także jeśli nie mamy H-shiftera, no to niestety musimy się posiłkować jakoś tak. No niestety też akcesoria do Thrustmastera, jeśli chodzi o właśnie H-shifter, czy jakieś lepsze pedałki, czy jakieś lepsze kierownice, one są drogie i wiecie co? Nie zawsze lepiej wykonane. Na przykład hamulec ręczny, hydrołapa do Thrustmastera, okej, okay, ona była wykonana, ta Sparko, nie? Ona była wykonana tak solidnie, ale plastik ten na przykład od łapki był spasowany bardzo średnio i był średniej jakości, także też ta jakość nie była taka równa, a ręczny kosztuje 1500 zł, no sam ręczny. Fajne jest to, że jeśli chodzi o tą kierownicę, to sterowanie już mamy przypisane, mamy już plug and play, podłączamy i wszystko działa nam bez problemu. Oczywiście do mojego Fanateka też teoretycznie wszystko działa bez problemu, ale jednak hamulec ręczny trzeba było przypisać oddzielnie, no nie? I trzeba było zrobić sobie swój oddzielny preset, żeby to działało. I ten preset nie zawsze się ładuje z grą, co jest trochę słabe. A tutaj podłączasz i masz z głowy. Dobra, spróbujemy tylko i wyłącznie na trójce to śmignąć. Przesterowałem, trochę za dużo chyba gazu. No tutaj właśnie brakuje mi sprzęgła, nie? Jak byłem tutaj na tym przesterze, już wiedziałem, że przesteruję, to chciałem nacisnąć sprzęgło, żeby samochód trochę wyprostował. O, ten moment na przykład, nie? W tym momencie mogłem sobie to sprzęgło wcisnąć. I naprawdę, jeśli chodzi o driftowanie, tego tutaj brakuje. Nie będę wam, kurczę, bajerował. Jest brak tego sprzęgła zdecydowanie, jeśli chodzi o drifting. Jeśli chodzi o jazdę gdzieś tam GT3, jazdy gdzieś tam po torach, gdzie mamy tylko sekwencje, no to się liczy hamulec i gaz i tyle, no nie? Do driftowania, do takiej zabawy sprzęgło jest potrzebne. Można jakoś inaczej skonfigurować samochód, żeby tego sprzęgła nie używać, jasne. Czekaj, bo biegi mi się pomieszały. Jasne, że można tak samochód skonfigurować, nie mówię, że nie. O, teraz źle odbiłem. Ale jest to zdecydowanie trudniejsze. Tutaj chwilę sobie polatamy, ale też pójdziemy sobie na jakiś wyścig offroadowy, bo tam dosyć dobrze można zobaczyć, co się z kierownicą dzieje. Co się z kierownicą dzieje, kiedy naprawdę jest dużo sygnałów z gry o tym, że no samochodem nie dzieją się fajne rzeczy. Tutaj mam ustawiony force feedback na maksa, więc naprawdę muszę trochę z tą kierownicą powalczyć, ale specjalnie to tak ustawiłem. Specjalnie to tak ustawiłem, żeby coś tam więcej czuć. Mimo że Forza aż tak dużo efektów force feedbacku nie ma, Forza Horizon 4. I tutaj, tak mówiąc całkowicie szczerze, nie widzę specjalnych różnic między G29 a T300 RS. W G29 mieliśmy mieliśmy sprzęgło dodatkowo w pedałkach w tej samej cenie, no nie? W podobnej cenie. Tutaj tego sprzęgła nie ma i tego mi najbardziej brakuje, więc paradoksalnie G29 wypada tutaj lepiej,
ale to tylko dlatego, że tutaj nie ma jakichś 80% efektów force feedbacku. No i Thrustmaster zdecydowanie, Thrustmaster T300 RS zdecydowanie szybciej odbija. Nawet nie ulega to wątpliwości. Tutaj też więcej mocy mamy na tej kierownicy, więc możemy więcej poczuć. Ja myślę, że ta moc jest trochę nawet za duża jak do Fordzy, bo za chwilę pójdziemy sobie na jakiś offroadzik. Ja już jestem zmachany od tej kierki, naprawdę. Za chwilę sobie pójdziemy na offroadzik jakiś. I tam podejrzewam, że ręce to mi pourywa. Ręce to mi pourywa, moi drodzy. Dobrze, i startujemy. Wziąłem sobie ten sam ciężki do opanowania samochód, co jak grałem na G29. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie oczekuję tutaj, że będzie jakoś dużo lepiej, no bo jeździ się generalnie w Fordzie dziwnie i samochód nieraz ciężko jest opanować na tych offroadach, ale zobaczymy, może będzie trochę lepiej. Okej, tutaj zdecydowanie czuć fajnie moment, kiedy kierownica traci, znaczy kiedy samochód nie ma trakcji, czyli jak byliśmy teraz w powietrzu, no to od razu kierownica zrobiła się luźna. Teraz też ona, w momencie kiedy samochód leci trochę bokiem, to kierownica sama, o teraz nie zrobiła tego sama, teraz musiałem jej pomóc. Ale w momencie, kiedy lecimy po piachu i nie jest samochód w powietrzu albo w wodzie, no to kierownica potrafi nam sama ten samochód naprostować, tak? Widzicie, że teraz na przykład jadę sobie, tak? I ona, widzicie to, nie? Że ona wyprostowała nam ten samochód, musiałem tylko trochę gazu odjąć i w ten sposób nam pomaga utrzymać samochód jakby do przodu. To nie jest tak, że to jest jakaś asysta. Po prostu tak zachowują się samochody w rzeczywistości. Te koła przednie próbują ustawić się w kierunek jazdy. Prawie za każdym razem, no nie? Więc często lepiej nawet puścić tę kierownicę, niż z nią walczyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o drifting. Dobra, idziemy. Ten samochód jest naprawdę trudny do opanowania. Jest najgorszy samochód na offroad, jaki chyba mam na kierownicę. A tak jeśli gracie na padzie, to spoko, nie? Gałką machać lewo, prawo w ułamek sekundy i spoko. Tutaj trzeba wykonać znaczny ruch, żeby opanować ten samochód. Dodatkowo jeszcze mamy... jak to się nazywa? Czułość sterowania obniżoną do 50. I to dla kierownic jest już naprawdę duży problem, bo ja przeważnie grałem na nawet 90% ustawioną czułość sterowania. I to sprawia, że my musimy więcej i szybciej wykonać tych obrotów kierownicy. Jeśli zaczynacie sobie granie na kierownicy, w Fordze zwłaszcza, to musicie sobie wejść w ustawienia sterowania i ustawić sobie tą opcję na samym dole tutaj. Sterowanie, czyli czułość sterowania. Możecie sobie ustawić nawet na 90% i zobaczycie, że w wyścigach będzie Wam się jeździło dużo lepiej. Ja sobie ustawię teraz na 70%. Teraz moje ruchy kierownicy będą lepiej wpływały na ten samochód, tak by szybciej, no nie? To się też przydaje w driftingu i w wyścigach i generalnie we wszystkim, co się dzieje w Fordzie, bo przez to, że ta gra tak mało efektów daje, mało efektów force feedbacku daje na kierownicę, no to nasza reakcja na to, co się dzieje w grze, także jest opóźniona. Więc żeby zrównać nasze szanse z padem, musimy troszeczkę tą czułość sterowania zwiększyć. I wtedy jedzie się po prostu lepiej, zwłaszcza dla takich początkujących kierowców na kierownicy, nowych posiadaczy kierownicy jest to przydatna opcja. Także pobawcie się trochę z tym i zobaczcie, co daje Wam najlepszy rezultat. Im dalej dacie suwak w prawą stronę, tym lepiej. I widzicie, że już rzadziej wchodzę w ten poślizg, albo kierownica szybciej pomaga mi kontrować to. No i tak, właśnie, propos kontrowania, to tych efektów kontrowania na G29 nie miałem w ogóle. Zresztą jak ja jechałem po tych offroadach, ja już nie pamiętam, jak to było, ale chyba ona trochę też głośna była, no nie? Tutaj też słyszycie, że ta kierownica wydaje z siebie jakieś odgłosy. Tutaj mamy też dość słyszalne coolery. Raczej nie powinny one być głośniejsze od coolerów, które mamy gdzieś tam w komputerze, który chodzi na wysokich obrotach, no nie? Ale są słyszalne, myślę, że bardziej niż w G29, więc jak w spoczynku zostawicie tę kierownicę na kilka minut po takiej gorącej akcji, jak ja mam teraz na offroadzie,
No to będzie ona słyszalna, będzie słyszalne te kulery, które są w kierownicy. Je ponoć można wymienić na jakieś większe, żeby ta kierownica nie była tak słyszalna, ale jest to słyszalne, zauważalne. Bardzo mi się podoba ten moment, kiedy wylatujemy w powietrze. To jest podobnie jak w F1 2021, ten efekt, kiedy tracimy przyczepność na przednie koła, kiedy zablokowały nam się przednie koła i kierownica tak po prostu staje się całkowicie luźna. Tutaj też jest ten efekt w postaci właśnie lotu, jak lecimy, o teraz w powietrzu na przykład, whoop, mamy całkowicie luźną kierownicę i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne uczucie. A jedziemy sobie tutaj przez ścieżkę, wjeżdżamy sobie do lasku. Także teraz jestem po zwiększeniu tej czułości sterowania, jestem w stanie dużo szybciej reagować na to, co się dzieje w grze. Tak, ten samochód wyjątkowo jest podatny na wszystko, na każdy wertep, na każdy murek. Jak coś rozwalimy, to potrafi się zdestabilizować i stracimy nad nim kontrolę. Ale szybka kierownica, która daje nam dużo efektów na nasze ręce, potrafi nam pomóc w opanowaniu nawet takiego samochodu. Dobrze, i będzie duża hopka. Nie możecie tego przegapić. Musimy sobie to skoczyć. Uwaga, murek. Okej, leciałem w powietrzu, więc nic się nie stało. Nie zdestabilizowało fury aż tak. Uuu, tutaj kiepsko. I lecimy. I luźna kierownica, zobaczcie. Całkowicie luźna. I lądujemy. Bardzo, bardzo przyjemnie. Szósteczka. Tutaj musicie się też czegoś takiego nauczyć, że jak samochód jest w powietrzu i on troszeczkę się obraca w którąś stronę, to musicie się nauczyć tak, żeby ustawić koła w kierunku lotu. To jest coś, co sprawia, że pierwszy raz jak wbijecie na offroady i będziecie trochę skakać, to będziecie tracić dużo zimnej krwi. Po prostu będziecie się wkurzać, bo nagle nie będziecie wiedzieli dlaczego, ale samochód no nie będzie robił tego, co wy chcecie, a wy chcecie, żeby ten samochód jakoś fajnie jeździł, no nie? Jakoś do przodu w miarę. A tutaj okazuje się, że to nie jest takie proste. Widzicie, że ja teraz jestem ostatni, a nawet nie mam jakoś tam botów ustawionych na maksa. Także naprawdę jeżdżenie po offroadach to jest coś, z czym gracze na kierownicach mają duży problem. I widzicie, że ja też jeżdżę na tej kamerze zewnętrznej, to właśnie dlatego, że tego samochodu w Fordzie aż tak dobrze nie czuć. I naprawdę nie powinniście się tym przejmować, że wam źle idzie na kierownicy jazda po offroadach. To nie jest nic wstydliwego, ta gra po prostu tak ma. I jak ktoś jeździ dobrze po offroadach, no to musi być, na kierownicy to już musi być naprawdę kozak, tak? To już trzeba dużo czasu poświęcić, żeby jakby przewidywać to, co się z samochodem stanie nawet. Tak mi się wydaje. I tutaj widzicie sporo wertepów. Ale fajnie, fajnie to czuć. Te wszystkie takie podskoki jakieś. Moment, kiedy samochód traci trakcję. O, świetne to jest na tej kierce, naprawdę. Jest spora różnica w stosunku do G29 tutaj. Nawet w Fordzie to czuć. I dojechaliśmy sobie jakoś tym razem. Na G29 jak grałem, to nawet nie miałem ochoty kończyć wyścigu, bo no co, strasznie to wiesz, trzęsło, no nie? I w ogóle nie miałem ochoty. A tutaj sobie dojechałem na spokojnie, trochę powalczyłem z kierownicą, ale przede wszystkim ta jazda była taka przyjemniejsza. Także co, chyba możemy powoli przejść do podsumowania. Kierownica jest naprawdę kozacka, jak za tę cenę. Ja jestem w szoku, bo ja już zapomniałem, jak się Trustmasterami jeździ i powiem wam, że niewiele gorzej od Fanateka. Przynajmniej tego, co ja mam, albo tego, którego miałem wcześniej, czyli CSW. To powiem wam, że T300 RS robi robotę. I słuchajcie, to naprawdę nie jest film sponsorowany ani nic. Ta kierownica jest co prawda słabo wykonana i pierwsze, co powinniście zrobić po nabyciu jej, to pomyśleć o jakichś akcesoriach dodatkowych, na przykład o pedałkach ze sprzęgłem. Pomyśleć o jakiejś takiej kierownicy, żeby kupić sobie do niej adapter i to zaadoptować. Ale poza tym, jeśli chodzi o efekty, no to Trustmaster jest naprawdę lata świetlne w stosunku do Logitecha do przodu. Tutaj nie ma co porównywać. Nie ma co porównywać. Wiecie co, tak mówiąc już całkowicie po ludzku, to ta kiera jest też dobra z innego powodu.
Widzę teraz na Allegro jest wysyp takich stanowisk z Fanateka, z Trasmastera i tam ludzie piszą, że po prostu nie mają czasu grać już na tych kierownicach. No nie? To są sprzęty, które się zużywają. Ktoś sobie kupił za parę tysięcy cały zestaw i teraz no, przyszło życie, przyszedł czas, kiedy już nie ma czasu na granie sim racingowe i stwierdził, okej, ja chcę sprzedać ten sprzęt, no nie? Więc to jest dobra sprawa, żeby kupić sobie taką rzecz, poczuć troszeczkę tych efektów w grach, żeby trochę lepiej wczuć się w tą jazdę, ale jednocześnie nie rozbić banku, no nie? Czyli tutaj macie za 1000 zł, dokupujecie sobie pedałki ze sprzęgłem za, nie wiem, 300 zł max, do tego jakaś hydrołapka, no i problem tylko z hashifterem, to też to jakoś musicie sobie dosztukować, no nie? Bo hashifter jednak trochę drogi jest od Trustmastera, to nie ma co oszukiwać. Ale sprzęgiełko, hydrołapka i latacie jak trzeba, tak? Jeśli będziecie grać w F1 2021, to nie ma potrzeby w ogóle cokolwiek, nie? Sobie ogarniać. Do Derta Rally 2.0 hydrołapka i latacie. I nawet możecie sobie na automacie albo na tym. No na łopatkach może być trochę ciężko, ale na automacie można sobie spokojnie polatać w Dirt Rally 2.0. Także żeby nie rozbić banku, żeby dobrze się pobawić, Trustmaster. Logitech, zostawcie to. Przynajmniej Logitech G29 to nie jest kierownica, która da wam tyle frajdy co Trustmaster za te ceny. Takie jest moje ostateczne zdanie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Trzymajcie się, na razie. Hejas!